kwarantanna. Czas trudny z różnych powodów. Jednak jakże bardzo inspirujący do poszukiwania sensu nowej rzeczywistości. Zachęcający do powrotu do źródeł, do tego, co w nas i w świecie najbardziej wartościowe. Wykorzystajmy więc ten czas jak najpełniej. Z tego powodu wspólnie z animatorami Oazy Parafii Świętego Kazimierza z myślą o Was, drodzy widzowie, zebraliśmy i stworzyliśmy listę kilku filmów o charakterze religijnym. Zapraszamy. Spotkanie. Jest to opowieść o pięciu zupełnie obcych osobach, których łączy blokada drogowa. Konieczność spędzenia nocy w barze, którego właściciel uważa siebie za Chrystusa, jest zapowiedzią wydarzeń przyprawiających nas o niejedno zdumienie. Tematyka filmu, nawiązująca do motywu prawdy, niejednej osobie poprawi samopoczucie, a co najważniejsze, będzie stanowić inspirację do głębokiej refleksji i poprawy zachowania. Cyrk motyli. Tę krótkometrażową produkcję można uznać za świetną inwestycję we własne życie. Prosta fabuła opowiadająca o grupie cyrkowej i jej niebywałych przedstawieniach porusza jakże wciąż aktualne problemy braku akceptacji samego siebie, niemożności podźwignięcia niskiego poczucia własnej wartości. Motto filmu: im trudniejsza walka, tym większe będzie zwycięstwo, przypomina nam, że życie nie może być oderwane od jego ciężaru, że to jego brzemię czyni ludzką egzystencję prawdziwą. Misja. Ten film już na zawsze wpisał się w klasykę kina światowego. Historia sprzed 250 lat ukazująca walkę pomiędzy Hiszpanią a Portugalią, której ofiarami stają się rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej. Jezuici, zakładający tam misję, stają się jedyną nadzieją na ratunek tubylców. Heroizm przywódcy, który za wzór obrał postać Chrystusa, uczy nas mądrego i odpowiedzialnego postrzegania świata i analizy tego, co dzieje się na naszych oczach. Pasja. To film, o którym słyszał chyba każdy. Film, który wywołał skrajne emocje, dyskutowane do dziś. Film, który powinien obejrzeć każdy. Liturgia Wielkiego Piątku skłania nas do głębokich refleksji. Jednak obraz reżyserski Mela Gibsona uświadamia nam z całą mocą ogrom fizycznego cierpienia, jakiego doświadczył Chrystus, umierając za ludzi na krzyżu. Miłość i miłosierdzie. Przenieśmy się teraz do polskiego kina. Film, który w sposób spójny i rzetelny opisuje historię kultu Miłosierdzia Bożego. Losy polskiej zakonnicy, Faustyny Kowalskiej, która łaskę objawień okupiła bólem, odrzuceniem, niesprawiedliwymi oskarżeniami, a także postać jej spowiednika, księdza Michała Sopoćki, to dowód na to, że droga wyznaczona boską ręką jest inna niż logika ludzkiego rozumowania, a droga do świętości jest drogą wybrańców, którzy przyjmują jej ciężar z odważnym i ufnym sercem. Ignacy Loyola. Jest to kolejny film, który przedstawia potężną przemianę duchową bohatera, z brutalnego, skupionego na sobie samym żołnierza w jednego z największych ludzi Kościoła. Produkcja przypomina nam o niezmienności ludzkiego losu, istocie życia człowieka, o prawdach ponadczasowych, opartych na dewizie świętego Ignacego, ku większej chwale Boga. Ciekawostka na koniec. Autorem liczącej kilkaset lat modlitwy Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, jest właśnie święty Ignacy Loyola. Samson. Znany przez wieki ze swojej nadprzyrodzonej siły, młody Hebrajczyk gotowy poświęcić wszystko, aby pomścić miłość życia, swój lud i Boga. Samson, bohater, który oślą szczęką zabił tysiące Filistynów. Kino akcji w sam raz na czas kwarantanny. Chata. Jest to filmowa adaptacja bestselleru z 2007 roku autorstwa Williama Paula Younga.
Produkcja przedstawia pogrążonego w żałobie po najmłodszej córce ojca, otrzymującego list, który na zawsze zmieni jego życie. Barwna scenografia, nastrojowa muzyka idealnie oddają ludzkie wyobrażenie o harmonii w niebie. Film przypomina nam o prawdzie, jakże teraz koniecznej, że nasz ziemski czas ma zmierzać ku niebu w stronę zbawienia, świętości, do której powołał nas Bóg. Miłość odnajdziecie wszędzie. Kino familijne, bardzo odmienne od głównego nurtu popkultury. Skupienie na wartościach chrześcijańskich, moralności, miłości i wierze. Pozwoli nam w trudnych chwilach izolacji wyciszyć wewnętrzne niepokoje i nabrać otuchy i pewności w sens decyzji Pana Boga. Odważni. I na koniec losy czterech policjantów, którzy postanowili być lepszymi ludźmi. Film kultywuje wartości chrześcijańskie i skłania do wielu refleksji i wzruszeń. Doskonały przykład odwagi głoszenia wiary w Boga w czasach, kiedy łatwo przychodzi przyznanie się do wszystkich głupstw tego świata, tylko nie do podążania drogą Chrystusową. Filmowe postacie motywują nas do takiej postawy bez myślenia o pozornych stratach i konsekwencjach. I to już jest koniec naszych propozycji. Jeżeli któryś z wymienionych filmów wywarł na Was wrażenie lub czymś zaskoczył, podzielcie się swoimi refleksjami w komentarzach. Na ten trudny, ale szczególny czas pandemii koronawirusa w imieniu diakonii Ruchu Światło-Życie parafii Świętego Kazimierza oraz księdza moderatora Wojciecha Rogowskiego życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości w wierze. Zachęcamy również do wspólnej modlitwy o ustanie wirusa w Polsce i na świecie. Pozdrawiam, szczęść Boże!